Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze akcje drużyny założonej przez Izaka, czyli Izako Bors w CSGO. A ty, jeżeli chcesz wygrać tego pięknego akacza Redline, Field Tested, subskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, polub ten materiał oraz napisz komentarz z godziną, o której go oglądasz. Jeżeli pod tym materiałem dobijemy 1000 łapek w górę, ja od razu zabieram się za montaż kolejnego odcinka. A teraz zapraszam już do oglądania. Pewno, z tą CZ-ką gra bardzo dobrze. No i tylko Stompadry przy życiu. Z P250 już atakowany przez terrorystów. Tutaj przeskakują na każdej pozycji. Stompadry wciąż czeka. Chwilę będzie miał okazję. Stompadry, no i jest jeden frag do niego. Tu jeszcze Ritz na blisko. Podnosi Akacza Stompadry. Będzie próbował walczyć, ale atakowany z kilku stron. Będzie miał wielkie problemy. Oj, goni z kosą Stompa. Dwójka, trójka zawodników, ale Stomp sobie spokojnie radzi. No i ma paczkę nawet w tej rundzie. Luz zdziwiony, bo jest jeden na jednego. A Stompadry tutaj idzie po Ace'a. No niewiarygodne. Jak się ta runda potoczyła? Pride sobie znowu pokpiło sprawę. Już myśleli, że jest po meczu. Po Gielce tu Stomp kontra Luz. No i Stomp przez tego smoka trafia. Manach również poszuka fraga. Repo wie, że tutaj potrzebny jest bohater po stronie Izako Bors. Tu będzie okazja. Mil jest tu wcelowany. No ależ teraz strzał Repo. Jak sieknął, jak z armaty. I to jest 3-3. Nagle nam się sytuacja zmienia. Mieli taką przewagę zawodnicy Paktu Blacka. Teraz będzie okazja, żeby zrobić robotę. Nieprawdopodobny ten strzał w głowę od Repo. Wraca błyskawicznie na środek, ale tutaj Nex za chwilę będzie miał kłopoty. Wychylał Pekson, widział go Nex. Wie Nex, że tam coś się stało. No i Repo będzie musiał zrotować. Pójdzie od dżungli, ale to będzie dla niego dobra pozycja, bo tego się terroryści nie spodziewają. Repo, popatrzmy! Repo raz, Repo dwa, Repo cztery fragi w tej rundzie! I tylko Jero zostaje przy życiu. No nieprawdopodobne, jak tę rundę odpuścili zawodnicy Pakt. Repo na blisko, Repo kontra Jeros. Repo za chwilę będzie wychylał. Repo, oj, będzie uciekał, ale Jeros za chwilę wychyli. Jeros przed szansą zdąży Repo zwiać w ostatnim momencie. Tutaj jest Stompadry, akurat on w kuchni, rzucony Mołotow pod Stompa, nie będzie wychylał. O, już gal atakowana, Repo z fragiem, Repo jednak trafiony. No i Stompadry jeden na dwóch, ależ będzie mu ciężko. Jeszcze próbuje walczyć, coraz mniej czasu, oczywiście antydrości muszą się pospieszyć. Pio trafiony, tu jeszcze Stomp, trafia głowę, jeden HP, Jero, Stomp, ależ jest blisko, 5 HP, Stomp, co on zrobił teraz? Walczy Repo w dżungli, sytuacja 2 na 2, Kroti i Sidney mają defy, ale brak granatów u nich. Stomp i Repo, no muszą to zrobić, jeśli chcą powalczyć na Mirażu. Stomp szuka fraga, wcelowany raz niżej, raz wyżej. Stomp, piękny fraki, czy będzie jeszcze jeden? A jakże inaczej, Stomp jest przecież świetnym snajperem. 15-11, udana runda w wykonaniu Izako Bors. Fragiem, zostaje sam Kamil. No sporo zamieszania pod tym obsajtem, już mocno byli obici terroryści, mimo że Kojas zdobył jednego fraga, to też ich poobija, oczywiście było spore zamieszanie, ale Kamila pozycja najwyraźniej nie jest znana, gdzieś tam Lunatic skacze z nadzieją, że zauważy swojego rywala właśnie na podejście, ale Lunatic nie patrzy schodów. Także jest szansa dla ostatniego zawodnika Izako Bors, ma sporo czasu, za chwilę może któryś z antyterrorystów wycofa się pod bombsem, ale zobaczmy wyjście Kamila, oj to się mogło zakończyć fragiem dla zawodnika Izako Bors. Tak, Lunatic mało HP, Kamil oczywiście też, no i teraz szanse Kamila już bardzo małe na wygranie tej rundy. LTN cierpliwie, oj ale LTN teraz z granatem i plecami do Kamila, Kamil coraz to bliżej, Kamil tym razem błędu nie popełnia. Cały czas walczy ostatni z dzików Izaka. No, Lunatic i Soren muszą wzajemnie się ubezpieczać, ale spójrzmy na Kamila, ten z drugim fragiem i Soren ze snajperką, ale tak naprawdę wystarczy, by mu pistolet w takiej sytuacji. Kamil, no jeśli to ugra, to będzie niesamowita runda. Tak, Soren wciąż cierpliwie. Oj, timing tutaj akurat. Kamil na bombsajcie. Bomba już zaplantowana i Sorenowi raczej przydałaby się jakaś inna broń. Zobaczmy, czy Soren będzie w stanie to zrobić. Kamil przed szansą. Jednak nie trafia snajpera. Pompy team. Leci jeszcze granat zapalający. No Soren ma smoka, mógłby próbować rzucić tego smoka na bombę, ale widzimy, że Kamil sprytnie rozgrywa to na czas. Naprawdę jego szanse wzrastają na wygranie tej rundy. No Soren nadal cierpliwie, ale trzeba przyspieszyć. Leci ten smoke. No i to zmusi Kamila do jakiegoś skanowania. No ale Soren moim zdaniem troszeczkę za wolno. Soren, ta bomba za chwilę wybuchnie. No Kamil chyba tę rundę ma już w garści. Soren teraz przyspiesza wciąż ze snajperką. Kamil naprawdę niesamowita runda. 3-1, a jednak Kamil ugrywa tego klacza mając tylko 8 punktów życia. I jeszcze zachowuje broń. Wyliczył idealnie, że zostanie mu akurat. Soren również i nagle przewaga po stronie pompy. Ale wciąż celowany Nex. Bardzo mądrze kolor dorzucony smoke, ale Nex chyba go wyprzedził. Dokładnie tak. Nex może być sporym zaskoczeniem. Brawa dla niego. Świetna, ryzykowna decyzja. I na plecach widzimy, że jest jeszcze Repo. Nex bardzo blisko. Nex kolejny frag i zostaje tylko LTN. Ale ty nie ma pojęcia, gdzie jest Repo. Repo ma teraz ogromną przewagę. Chociaż LTN już coś zaczyna podejrzewać. Kto będzie lepszy? No widzimy, że leci smoke od Repo. Ten ma defa i broi tę bombę na jeden raz. LTN wystarczy, że odda cały LTN. Jednak nie daje rady. Brawa dla Repo za decyzję. I to jest runda zdobyta przez Izako Bors. No ale LTN bardzo ładnie sobie tam wszystko wymierzył. Wiedział, gdzie mniej więcej jest bomba zaplantowana. No dwa punkty życia pozostały. Repo bardzo ładna
decyzję, że chodzi o użycie Ninja Diffusa, tak? Postanowił rozbroić bombę, zaryzykował, ryzyko bardzo fajnie, tak trzeba pochwalić Nexa, naprawdę rewelacyjne strzały z AWP przy odbijaniu. No, a...